Nie. 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 Witamy serdecznie. Dzień dobry. Pragniemy rozpocząć zapowiadaną od wielu dni konferencję Nie przemocy w rodzinie. A rozpoczynamy ją w czwartym dniu konfliktu zbrojnego, przemocy i agresji militarnej na Ukrainie. Przemoc jest okrutna, straszna, krzywdząca. Każda przemoc jest okrutna i ta w rodzinie również. Dlatego o tej przemocy chcemy rozmawiać. To temat niełatwy, ale konieczny do podjęcia, ponieważ dotyka również rodziny w naszym kościele. Jako że przemoc karmi się milczeniem, nie powinniśmy bać się rozmawiać na ten temat. Bo dzięki temu możemy zmienić na lepsze los wielu ludzi, nawet całych rodzin, które przechodzą przez doświadczenie przemocy. Wierzę, że wreszcie wspólnie powiemy nie dla przemocy w rodzinie. Pragniemy podczas wykładów i dyskusji głośno wyrazić to, że każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy. Każdy człowiek doświadczający jej ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej, medycznej i duchowej. Moi drodzy, podczas konferencji pragniemy mocno zaakcentować, że przemoc w rodzinie jest problemem, który może dotknąć każdego człowieka. Nie ma znaczenia ani wiek, ani rodzaj wykształcenia, ani pozycja społeczna, czy wykonywany zawód. W czasie konferencji powiemy, czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje, kto najczęściej ją stosuje i gdzie szukać pomocy. Pragniemy również porozmawiać o tym, jak reagować i jak zapobiegać w sytuacji, kiedy ta przemoc występuje. Również zachęcamy do zadawania pytań. Można to uczynić na dwa sposoby. Korzystając z czatu, albo dla osób, które chciałyby zachować anonimowość, można wysłać pytanie na adres mailowy nie@advent.pl. Powtórzę raz jeszcze adres mailowy nie@advent.pl. Zatem spróbujemy odpowiedzieć na każde pytanie w tej sekcji pytań i odpowiedzi. W razie gdyby zabrakło czasu na wszystkie pytania, postaramy się odpowiedzieć mailowo. Zatem zostańcie z nami i śledźcie program na kanale nadzieja.tv. Moi drodzy, skąd wziął się pomysł, by rozmawiać na ten temat? Dlaczego w Kościele chcemy rozpocząć rozmowę i to bardzo poważną rozmowę na ten temat? Dlaczego w Kościele rozmawiamy o tym? Chciałabym zaprosić teraz pastora Marka Rakowskiego, który jest sekretarzem kościoła, ale też odpowiedzialny jest za sekretariat rodziny, bo o rodzinie rozmawiać będziemy podczas tej konferencji i o tym, co dzieje się w naszych rodzinach. Dlaczego w kościele chcemy rozmawiać o przemocy? Skąd wziął się taki pomysł? Jakie inicjatywy już kościół realizuje? Serdecznie zapraszam do takiego słowa wstępu na rozpoczęcie konferencji. Witamy cię, Marku. Witam, dzień dobry, mam mikrofon. Serdecznie chciałbym powitać wszystkich uczestników i
zgromadzonych przed ekranami telewizorów czy monitorów, komputerów, widzów. Otwieramy konferencję, która mówi nie przemocy w rodzinie. I tak jak to jest przy tego typu konferencjach, chciałbym powiedzieć, że cieszę się, że się spotykamy. Ale nie cieszę się, bo wolałbym prowadzić konferencję o innej tematyce. Spotykamy się na takiej konferencji, ponieważ jest taka potrzeba, ponieważ żyjemy w takim, a nie innym świecie. Wiemy, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie i można powiedzieć, że to, co tam się dzieje, to, co się stało, jest taką kumulacją, eskalacją przemocy, bo każda wojna to jest przemoc. Oczywiście przygotowując tę konferencję, nie wiedzieliśmy, że to się stanie, nie wiedzieliśmy, że wybuchnie wojna. Ale tak naprawdę wojny są konsekwencją czegoś, co dzieje się w sercach ludzkich, w ich umysłach już o wiele, wiele wcześniej. I tak naprawdę przemoc po raz pierwszy pojawia się niestety w takim miejscu i w takim środowisku, które przecież powinno być każdemu bliskie. W takim miejscu, w którym wszyscy powinniśmy czuć się bezpiecznie. Jako przychodzące na świat dzieci chcielibyśmy odczuwać bliskość matczynej opieki, troski, miłości, uśmiechać się do ojców, którzy troszczą się o rodzinę i zapewniają rodzinie bezpieczeństwo, nie tylko fizyczne, ale to takie duchowe, psychologiczne, emocjonalne. Niestety tak nie jest. Przemoc jest problemem, który rozpoczyna się w domach. I potem niestety procentuje, potem eskaluje i zaryzykuje takie stwierdzenie, że gdyby nie było przemocy w rodzinach, gdyby nie było przemocy w domu, nie musielibyśmy w tej chwili słyszeć, słuchać i oglądać doniesień z wojennych frontów. Już Pismo Święte o tym mówi, że to, co jest złe, rozpoczyna się w ludzkim sercu, rozpoczyna się w ludzkim umyśle. Dlatego spotykamy się tutaj dzisiaj, ponieważ chcemy zapobiegać, ponieważ chcemy edukować. Tę konferencję przygotowały departamenty Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, sekretariat czy Departament Edukacji, Zdrowia i Osób Szczególnej Troski, Rodziny, Diecezja Południowa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Chcemy pomagać, chcemy wspierać, chcemy edukować, chcemy zapobiegać. Przemoc w rodzinie jest problemem. Problemem również w kościołach, problemem wśród ludzi wierzących, którzy jest to jakiś paradoks, jest to jakiś chichot losu, że niektórzy nawet próbują uzasadniać swoje postępowanie Biblią, Pismem Świętym, zupełnie opacznie interpretowanym. Zapewne będziemy w toku tej konferencji o tym wszystkim mówić. W naszym kościele zaczęło się to mniej więcej 10-12 lat temu. Po raz pierwszy na taką większą skalę zaczęliśmy mówić o przemocy. W wyniku światowej akcji Kościoła Adwentystów, który powiedział dość już tego, po angielsku end it now, dość przemocy szczególnie wobec kobiet. Kościół działa na całym świecie, w różnych kulturach, w różnych środowiskach, gdzie wciąż kobiety, dzieci traktowane są bardzo źle. Traktowane są jako rzeczy, jako przedmioty, jako obiekty zaspokajania chorych ambicji. Już Pismo Święte mówi, że po zaistnieniu grzechu, po zaistnieniu buntu człowieka przeciwko Bogu,
Kiedy zakończył się raj i rozpoczęła się smutna rzeczywistość, już dochodziło do pierwszych przejawów przemocy. Kain zabił Abla. Brat zabił brata. Pierwsza przemoc to była przemoc w rodzinie. Ale już wcześniej, zanim do tego morderstwa doszło, pierwsze małżeństwo w raju zaczęło się obwiniać. Ludzie, którzy byli sobie bliscy, którzy się siebie nie wstydzili, którzy byli wobec siebie otwarci, szczerzy, ufni, którzy byli partnerami, byli przyjaciółmi, zaczęli się oskarżać, zaczęli się wstydzić. Pojawiły się złe rzeczy, pojawiły się pewne dewiacje, pojawiła się chęć panowania, pojawiła się chęć dominacji. Chciałbym powiedzieć, że Bóg już na samym początku w raju powiedział: dość już tego. Ja tego nie chcę. Ja przygotowałem człowieka do zupełnie innych wartości. I dlatego jako chrześcijanie, jako chrześcijański Kościół, staramy się te dobre wartości respektować i pielęgnować. I stanowczo mówimy nie. Stanowczo mówimy nie przemocy w rodzinie. Mówimy stanowczo nie przemocy wobec kobiet, wobec dzieci, wobec wszystkich ludzi, na wszystkich frontach tej fizycznej i duchowej walki. Chcemy pomagać i dlatego dzisiaj spotkaliśmy się po to, ażeby z różnej strony, z wykorzystaniem fachowców, ludzi, którzy od lat zajmują się pomaganiem ludziom, o tym mówić, leczyć, zapobiegać, przeciwdziałać. Dlatego zachęcam wszystkich do udziału, również do modlitw w tej intencji, abyśmy mogli uczyć się, jak właściwie odnosić się do siebie. Chciałbym rozpocząć to spotkanie właśnie modlitwą. Łaskawy Panie, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że dajesz nam takie możliwości, że jeszcze swobodnie możemy, wykorzystując również media, mówić o ważnych rzeczach. Panie Boże, Ty jako nasz lekarz, Ty jako nasz Stwórca, jako nasz przyjaciel, chcesz nam pomagać i pomagasz. I prosimy Cię o Twoje prowadzenie, o Twoje uczestnictwo w tej konferencji. Prosimy Cię, aby wszystkie słowa, które zostaną tu wypowiedziane, wszystkie rady były potrzebne, skuteczne, ale też dały nadzieję wielu osobom, które zostały dotknięte tym problemem, które cierpią, które nie znajdują drogi wyjścia, które nie wiedzą, gdzie się zwrócić. Prosimy Cię o Twoją pomoc, o Twoje natchnienie i Twoje błogosławieństwo dla tej konferencji. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.